Ojej, ojej. Czy poczułem? To nawet nie jest moja kamera. Bo to ma podobne problemy co twój. Siemano, siemano. Dzisiaj wracamy do Chojny na strzelnicę airsoftową o nazwie 3PAK, która znajduje się nieopodal tutaj lotniska w Chojnie. W Chojnie, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie pomyliłem się, wiem już co chcecie napisać w komentarzach. Także zaraz zaczyna się runda, nie przedłużam. Widzimy się na zabawie. Przejęcie, czyli trzymamy klasycznie 5 sekund przycisk. Ty! Już! O! O gościu! Dlaczego mi piszczy ten pieprzony tracer? Nope. Siadło, siadło, siadło w ciebie. Siadło. Co ty? Ja to siadło, no pa! Nie wpadło chyba? Wpadło! Ale tej serii nie mam nikogo. Weź mnie podnieś. W pomieszczeniu z maszyną są nasi. Tak. Tutaj są. Ty na maszynie rzuci? Tak! Tutaj są. Przy... Hit! Na środku? Okej. Okay. Chodź tutaj przez budynek przyjdziemy. Aha, ja też. Dobra akcja, była fajnie, że tam poszedłeś ze mną. W ogóle mało brakowało, że nas wycięli z okien, nie? Na początku. Przeciwnik. Idzie przeciwnik. Zdjęty. Bierz mi tu na daleko. Będą szli lewą więcej. Dawaj. Biorę lewą. Zobaczymy się na końcu.
Kamil, masz tam przejście? Masz tam przejście z tamtej strony? No to tutaj. Ubezpieczaj mnie. Weź opony. Siadło w replikę, kolego, uwaga. Wychodzę. Uważaj. Dawaj do przodu. Jestem z prawej. Bierz dwór z lewej. Pilnuj tej, właśnie tego murka, nie? Po skosie. O tego murku w lewo już jest koniec mapy. Za tamtym dużym krzakiem, nie? Oni mogą iść. I trzeba uważać. Ładnie! Ktoś jeszcze? Dobra robota. Ścinam do środka. Słyszysz? Idą. Masz stazę? Jest kolega w szarym, nie mogę się ruszyć. Zmieniam. Czekaj, wezmę go. Wezmę, wytnę go zaraz. Jeszcze jeden został na końcu. Jeszcze jeden w szarym jest na końcu. Następny. Hit! Hit! O. O. Wracamy. Udało się wam w końcu, dobrze. Uważaj na naszych w budynku, tylko przy końcu ktoś może być, nie? Budynek nasz? Ciszej. Trupem jestem. No, ty do lewej, ja szeroko. Uważaj na ostatnie okno. Jest przeciwnik. Przeciwnik na środku mapy. Na środku mapy. Tak, nasi w środku. O kurde, ja zapomniałem o full auto. Ale po to będzie. Wiem. Patrz, ten dzień na wycieczki tu był. Będę w środku, Kamil. Przechodzę.
Ale zdążyłem. Kule na wyczerpaniu. Czerwony tracerek rzucany jako ostatnia. Robi robotę. Oho, tu już widzę, ktoś mi przeszedł. Blisko pod budynkiem. Hit. Nice. Fajne? Chciałbyś taki? Nope. No wiesz. Wiesz co to jest syndrom sztokholmski? Słyszałeś o tym? Tak. Bo to ma podobne problemy co twój. Lubi się czasem wyłączyć, ale dzisiaj się jeszcze nie wyłączył, także jest dobrze. Spróbuj kliknąć na spust. Odblokuj. A mamy to na taśmie. Ale przypał. No i widzowie, właśnie tak to jest. Jak zostawię chyba na dłużej niż 5 minut, to zainstalowany tu cholerny MOSFET, co Chińczyki wymyślili, system oszczędzania energii, rozłącza zasilanie. Czyli teraz muszę go otworzyć, zdekonektować akku, podłączyć. No i będzie działał. Damn. U kolegi naprawili to. Zgłosił w Tajwanie na gwarancję, cyberganie, no i wymienili MOSFET. Mi wymienili, jest nieco lepiej. Wyłącza się tylko no raz na rundę. Jezu. Lecimy! Lecimy! Żwawo! Hit! Hit! Dostałem! Antoni! Sorry! Dostałem! Pożysz mi u Lesi! A kliknę... Była kliknięta czy nie? I przeciwnik stawiam. Dobra, wiemy. Biorę długo, ty na krótko. Wchodź w lewo.
kill. Hit, hit. Czysto? Nie wiem, czy słyszałem, szedłem ci pomóc. Szkoda. A co, zablokowany był? Ja wracam na prawą flankę. Dawajcie w środek, bo oni jeszcze atakują, ale chyba zostało przy nas. Dobra. Trzymałeś tak rękę, myślałem, że jesteś trupem. Nie, bo chyba to ja. Zastygłeś. Ja biegnę człowieku cię leczyć. Japie. Dobra. Ja idę na dół. Broń. De, ja cię podniosę. Nie, daj broń zostaje. Nie, nie, broń. Aha. Najgorsze to chciał mi się strach. To ten, ja ci tu zwolnię tą menelnię. Wiem, wiem. Już zostałeś, hej. Nie zostałem. Odbiło się od repliki, ale dobra. Odbiło się? Dobra. No nie widziałem, nie czułem. Dobra, ja schodzę repliką od ciebie out. Ja też schodzę. Ja muszę tam iść. Kamil, to ty strzelasz na wieżę, czy nie? Przyjąłem. Strzelać? Nie, nie. Tego odpocząć.
zablokowany był. Nie mam pojęcia. Ale nie dostałeś? Kolego, ale nie dostałeś ty? Jak nie wiesz? Przecież to granatnik! Ale to jest kurwa padaka. Double kill! Kurwa, jak schowany. Myśleliście, że jestem tam? No ktoś też był. No to byłem ja! Trzeba rotować cały czas. A ty, a nie dostałeś tym... Nie dostałeś tym gradem kulek? No nie, ja nie dostałem tutaj. Nie, ty nie, nie. Ty, bo nie, my się spotkaliśmy. O, kurwa. A co to było? To był magazynek? Nie, to był granatnik. A, i on tak. Niszczy, on tak. Pff, kurde. Bez komentarza z tym akumulatorem. Może być jeden, ale raczej czysto. Hit! Dostał! Ładnie! Dobra, czas zejść z tego dachu, bo tu kurde szczurze się tak. O, tam na dachu, powiem tobie, było ciężko. No tak. Trochę odpuszczałem, żeby nie wywalić tam z repa, bo chujowo. No właśnie, to największy problem był. Starałem się tam nie pikować, nie? My już po drugiej rundzie. Udało nam się też zdominować, także 2-0 obecnie. Wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze zbalansować nieco teamy, bo na tą drugą też troszeczkę ludzi oddaliśmy, zamieniliśmy. Wydaje mi się, że teraz jeszcze jak coś zrobimy, jakieś małe roszady, to już będzie mniej więcej porówno. Ojej, ojej. Zobaczyłem na nagraniu. Ciekawe, czy poczułem? To nawet nie jest moja kamera. Stysiu. Stysiu, bo jest sprawa. Idziemy! Ale spacerował ziomek.
Jest przy budynku! U mnie! Minus! Sorki. Masz coś jeszcze? Widziałem tylko ich. Okej. Szybko tu byli. Ścinam na środek. Dobra, chłopaki, to jest do odbicia. Chodźcie, chodźcie. No oni już to przejęli. Ja wiem, wiem, wiem. Okej. Okay. Trzymasz? Przejdę. Wyjąłem środek. Pan Bartek z tego? A ty masz? Ja mam, dawaj. To co masz tam, kura na boga? Nie, to nie jest daleko. Nie, to tylko na jedzie. Ale gdzie masz? Ileś masz? Dawaj. Ruszcie się, bo są osłabieni. Spokojnie. Bo już podbiegają. Dostałem. Zostali. Czekaj. I wchodzimy do środka. Dobra, chodź. Zaraz wejdę, nie mogę. Oskar, jesteś? Jestem. Jestem! Wracam do mnie? Twój tu robię. Tak, też jeszcze nie! Teraz już nie. Ręka. Bo nie, czy ty strzelałeś do mnie, czy ty po prostu celowałeś? Olek, przestań się olić! Dobra, sorry, zabiegam mordę. Dobra. O, jak my się tu zmieścimy? Malutki! O, sorry. No, wyjąłem go po klamce. Jeszcze raz dał. Ale mi w łeb zajebał. Powoli, spokojnie. Prosto w cymbał. Dziękuję, dziękuję. Zapora, uważaj. To drzwi, podał te drzwi. Tak. Kit! Dobra, chuj. Drób staje. No, kurwa było. Dawaj, idziemy. Kuch, stary! A jak nie tak, to trzeba ich sklankować z lewej, no bo to... To już ostatnia próba. Ale tu już nie. Czy on nie wali z tego budynku?
w ogóle szansa? Nie. Trzy okna, trzech ludzi. Pierwsze ciemnie już w kampie. Nie ma sensu. Ja tu bym widział tylko flankę z lewej. Bo to, taką? No, bo to nic więcej, bo to jest bez sensu. Można się tu z nimi tłuc, a wiesz co. Szerzej za budynek do lewej. Dawaj. Biegnę. No. 15 sekund czekasz? Jestem. Pamiętaj o plecach. Wchodzicie jak do siebie, czysto, jeden w środku tylko, wchodzić jak do siebie. Dobre! Tylko ktoś tu też musi strzelać, no. Ale się wchodzimy. A ty ścianę trzymasz? Sufit się zawala? Tak. Obchodzę z lewej. Ty jesteś ślepy. Patrz po twojej prawej. Wiem. Co? Gdzie? Jestem. Dobra, Olek, wróć. Żeś go pogonił? No chodź! Zgubiliście się w bakrumsach? Ja te bakrumsy tutaj mam przerobione już. Jedyne co nas może zaskoczyć, to środkowa trawa. Ale możemy przejść szybko naokoło.
Ole mnie trafił. Za wolny był. Kurwa, coś mnie przeszło przez krzaczki. Żyjesz czy nie? Osłonię z okna. Minus dwóch. Środek zdjęty, Ben. Sprawdzę jeszcze plecy. Dostałem, chyba poszli środkiem. Myślałem, że nas flankują. Co, zadowoleni? Dobrze, odbiliście tą rundę. Ile było? Do zera. Jeszcze raz? Do zera nas dojechali. Ładnie. Docisnęli nas tą ostatnią rundę, nie? O, odbili. No przecież nie można tylko ciągle wygrywać. Dwie rundy dla nas, trzecia dla przeciwnika, fajnie, wyrównanie, także o to chodzi. Zawsze zdrowa rywalizacja i przede wszystkim zabawa, widzowie, zabawa. Tego wam życzę na wszystkich waszych spotkaniach airsoftowych. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, koniecznie subik na kanale, a spotkamy się w następnych materiałach. Pozdro! Że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówią o nas źle. Na mordę kuda, to ja i moja dziupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.